Witam serdecznie, Szachowa Polsko, z tej strony Szparumen w 10. rundzie Międzynarodowego Festiwalu Szachowego w miejscowości Nagpur, oczywiście w Indiach. Miałem okazję zmierzyć się z mistrzem międzynarodowym Rohitem Krishnou, który jest ode mnie 3 lata młodszy, pochodzi on z rocznika 2005. Moi drodzy, jest to wyjątkowo ważna partia w turnieju, ponieważ od niej zależy tak naprawdę cała przyszłość i cała późniejsza klasyfikacja. W 10. rundzie gram kolorem białym, mam pół punktu straty do właśnie oto tego pana, ale też niewiele osób ma tyle samo punktów co ja, co powinno mnie ustawiać w bardzo dobrym świetle, ale ja chciałem wyłączyć z tej partii po prostu wszystkie takie strategie, kalkulacje, czy remis, czy wygrana. Co mi da wygrana, co mi da remis. Po prostu chciałem skupić się na partii i chciałem, żeby była jak najlepsza. Także zobaczcie, jak mi to wyszło. Zacząłem od posunięcia E4. Nie waham się tutaj grać cokolwiek innego niż E4. E5 ze strony rywala, skoczek F3, skoczek C6. No i jeżeli pamiętacie partię z Nilaszem Sachą, którą wrzuciłem wczoraj, to pewnie wiecie, że tam nastąpiło posunięcie skoczek C3 i skoczek F6, gdzie zagrałem gońcem na B5. Ciekawostka, to samo powstało w dzisiejszej partii, którą wam prezentuję. Tutaj rywal nie zagrał posunięcia goniec B4, które szczerze powiedziawszy bardzo chciałem ujrzeć na szachownicy, ponieważ tam miałem przygotowany inny wariancik niż ten, co grałem z Nilaszem Sachą. Mianowicie tutaj chciałem wejść w główne warianty grając goniec G5, na co liczyłem, że rywal nie będzie znał poprawnej odpowiedzi. Na moje szczęście, nieszczęście, rywal zagrał skoczkiem na D4 i wiedziałem, że to będą ostrzejsze warianty. A wiedząc, że gram z zawodnikiem z Indii, niespecjalnie chciałem się w nie pchać od samego początku. Ale okej, tutaj byłem póki co przygotowany. Do tej pory wiedziałem, że bicie na D4 jest takie najprostsze, jeśli chodzi o grę, ponieważ tutaj pozycja powstaje mianowicie taka i szczerze powiedziawszy, nie chciałem tego grać, no bo to jest taka cicha propozycja remisu. Wszystko się wymienia i gramy sobie końcówkę. Chyba po hetmanie F5 gra się gońcem na E2, ale nie ma to zbyt dużego znaczenia. Ja zagrałem, moi drodzy, ambitnie gońcem na C4. Miałem to przygotowane i tutaj czarny muszą grać bardzo uważnie, bo niby wisi pionek na F3. Przepraszam, nie na F3, a na E5. Ale tak naprawdę tego pionka nie bronią czarne. Przykładowo po biciu na F3 jest bicie pionkiem na F3, co ciekawe, z ideą taką, że gramy wieża G1, D4 i mamy dużą przewagę na dynamice. D6 też jest podejrzane, a to ze względu na to, że z tego co kojarzę, nawet możemy zagrać skoczek G5, ale najdokładniejsze jest bicie skoczek D5 i tutaj mamy po prostu zdrowszą strukturę. Dlatego to, co czarne muszą zrobić, to zagrać goniec C5 w tym momencie. Na co rywal się zdecydował, ja pobiłem tego pionka, niewzruszony. Wszystko to było na moim stole w pokoju przygotowywane. I tutaj generalnie co do zasady rywal ma dwa główne ruchy. Roszada, ale głównym jest zdecydowanie hetman E7, na co byłem przede wszystkim przygotowany. Ponieważ tutaj chciałem wrócić na F3, po D5 zbić gońcem i tutaj wejść w taką nowoczesną pozycję, gdzie... Czekajcie, to przedstawiłem? Nie, oczywiście, że źle to przedstawiłem, bo tutaj bijemy skoczkiem na D5. Tak, hetman bije E4, skoczek E3, goniec G4 i goniec E2. To jest pozycja, do której byłem przygotowany. Po skoczek bije E2, bije hetmanem, rywal robi długą roszadę. Gram D3, hetman E6, bije na G4, bicie, skoczek G4 i taką pozycję chciałem sobie grać, gdzie obiektywnie jest ona wyrównana. Mam pionka więcej za aktywność ze strony rywala, zazwyczaj rywal go odbija. No i prawdopodobnie, jeżeli rywal znałby ten cały wariant, pozycja byłaby bardzo bliska remisowi. Natomiast chciałem rywala przetestować, bo czemu by nie? Ale rywal mnie zaskoczył, bo zagrał tutaj D5, które na szczęście też miałem przygotowane na stole. Zbiłem gońcem, to jest jedyny dobry ruch w pozycji. Jeżeli zbiję skoczkiem, to od razu przegrywam ze względu na hetman G5. I tutaj, może nie przegrywam, ale jestem bliski porażki. Dlatego biję gońcem, rywal bije skoczkiem i do tej pory wiedziałem, że wszyscy jak Boga kocham robią jedynie roszadę. Gdzie gram posunięcie D3, wieża E8, C3, wieża bije E5 i jak sobie policzycie to nadal mam pionka więcej. Kojarzyłem, że tutaj gram skoczkiem na F4, rywal gra C5,
i po krótkiej roszadzie wiedziałem, że rywalowi powinno to wystarczyć do zachowania równowagi, no ale to ja mam pionka więcej i to ja się bawię i to ja mogę ewentualnie myśleć o zwycięstwie. Natomiast rywal po ruchu skoczek bije d5 zagrał hetman g5 i szczerze powiedziawszy czułem, że ten ruch nastąpi. Bo nikt tak nigdy nie grał, to powinno obiektywnie nie działać, ale czułem, że to płynie po prostu w indyjskiej krwi, że taki ruch muszą po prostu zagrać. I ja byłem na to przygotowany, moi drodzy. Ja byłem na to przygotowany, znaczy przygotowany, okej, okay, nie było tak, że ja patrzyłem tylko tę pozycję, bo ja patrzyłem dobre 30 różnych pozycji, ale czułem w kościach, że to może faktycznie nastąpić, mimo że nigdy tak nikt nie zagrał. Także stwierdziłem, że chcę to sprawdzić dla świętego spokoju. Zbiłem na C7, co było przeze mnie przepatrzone. I tutaj, moi drodzy, jakby to powiedzieć? Tutaj, moi drodzy, miałem przepatrzone posunięcie króle w8, które było pierwszą rekomendacją komputera. Stwierdziłem, że jeżeli już rywal wejdzie w te warianty, to pewnie wyliczy to samo co komputer, żeby tutaj jak najbardziej mi utrudnić grę. Zagrałem, tutaj miałem zaplanowane posunięcie d3 z ideą taką, że jak bicie na e5, to skoczek bije a8 i jest dobrze. Na co rywal prawdopodobnie by zbił na g2 i ja tutaj, moi drodzy, miałem przygotowany ruch hetman h5. Bicie na h1 przegrywa ze względu na król d2. Pogoniec e6 bije, hetman f7, wygrywam, dziękuję. Dlatego trzeba zagrać skoczek bije c2, król d1. I tutaj, moi drodzy, moje przygotowanie kończyło się na tym, że po hetman bije f2 mam zagrane goniec f4, co jest genialnym posunięciem. I tutaj wiedziałem, że po skoczek e3 bije, gram hetman na e2, żeby nie dostać mata. I ta pozycja, z tego co kojarzę, kończyła się w tym momencie, ale to już sprawdziłem sobie po partii. I tutaj mam przewagę jakości, rywal ma jakąś tam rekompensatę w postaci paru gońców. Chciałem pewnie zagrać wieża C1, goniec G4, król E3, król... No właśnie, i teraz nie wiem, jak rywal chce obronić tę pozycję, bo wydaje mi się, że to powinna być wygrana końcówka. I to wszystko miałem przygotowane po króle w8, co było obiektywnie najlepsze. Ale na moje nieszczęście rywal po 8 minutach zagrał króle 7, co wiedziałem, że powinno być jeszcze gorsze, moi drodzy. Ale nie wiedziałem dlaczego i to jest ten problem właśnie z komputerami i z tymi wszystkimi wariantami. Bo ja, biedny żuczek, tutaj zacząłem liczyć potężnie wszystkie tutaj możliwości. No i starałem się dojść do jakiegoś konsensusu. Na początku policzyłem, czy na pewno nie mogę sobie zagrać w ten sam sposób, co w tamtym wariancie. Po hetman G2, hetman H5. I tylko tutaj nie podobało mi się, że przy królu na F8 rywal nie ma goniec E6. Bo tutaj bym po prostu zbił przy królu na F8 i on by odbił i ja bym dał mata na F7. A tutaj może rywal zbić na E6 i ja policzyłem, że mam taką pozycję i w tym momencie, moi drodzy, nie zauważyłem, a zresztą zauważyłem, że bije gońca i sobie zdałem sprawę, że tutaj no za mało mam tego sprzętu po król D2. Za mało, rywal zagra wieża D8 i nie mam za bardzo co tutaj szukać. No niestety rywal na król jest słaby, ale samym hetmanem go nie zamatuje. A ja zupełnie na śmierć zapomniałem, że tutaj chodzi o posunięcie E5. I po odejściu jest bicie hetmana i wygrywam partię. Przeoczyłem to niestety, moi drodzy. Słono przyszło mi zapłacić za ten błąd, bo nie poszedłem na tę pozycję. Co ciekawe, i tak nie jest to rekomendacją komputera. Co ciekawe, nie jest to rekomendacją komputera. To, co powinienem zrobić, to po prostu roszada, z tego co kojarzę. Tak. I po goniec H3, tak jak liczyłem, zagrać skoczek D5. Rywal króle w8, wracam skoczkiem na E3. I po hetman bije E5 najważniejsze jest to, że ja teraz mam wygrywający ruch C3. Co jest niesamowite. Nie, że bije na H3, bo tutaj po hetman E4, F3. Okej, chyba stoję jeszcze lepiej. Po hetman G6 gram król H1 i chyba zagram C3, D4, powinno być spoko. I te pozycje mógłbym jeszcze wyliczyć. Chociaż i tak wygląda dziwnie. Ale tutaj komputer chciał ode mnie ruch C3. I idea polega na tym, że rywal gra chyba gońcem na E6, ja biję na D4, goniec D4 i gram D3. Mam chyba dwa pionki więcej za te parę gońców, także to powinno być w granicach wygranej pozycji. Ale no jeszcze trzeba byłoby się troszkę pomęczyć, ale wydaje mi się, że powinna być wygrana tutaj. No bo zagram F4, hetman E2, król H1, król zderoszowany, powinna być wygrana pozycja.
Ale niestety nie widziałem tego. A, tutaj jeszcze były jaja, bo tu goniec D6 jest lepsze. Bo tu F4, hetman E4 i teraz nie biję na H3, tylko gram D3. I po odejściu hetmanem gramy GH3, rywal odchodzi. I tutaj z tego co kojarzę, gram jakiś skoczek G4 z planem skoczek E5, D4 i tutaj dopiero komputer mówi, że jest wygrana, ale dalej to nie jest oczywiste. Wieża D8, D4. Szczerze dla mnie to aż takie oczywiste nie było. Ja zagrałem, moi drodzy, D3, hetman G2 i tutaj, moi drodzy, niestety zagrałem niedokładnie, bo zagrałem wieżą na F1 zamiast tego całego wariantu z hetman H5. Okej, pokażę wam, że hetman H5 nie wygrywa, bo tutaj jest taki szkopuł, że po goniec E6, konie E6 jest goniec B4. Idea tego ruchu jest zabawna, ponieważ teraz po C3, jeżeli goniec stał na C5 i rywal by chciał zagrać G6, co proponuje komputer, to tutaj po prostu jest dobrze. Tu jest dobrze, bo zgarniam dużo sprzętu, biorę, no i jest git. Królem wyjdę na C3, B3, król B2. Jest ciekawie. Ale rywal może zagrać goniec B4 i po C3 teraz zagrać G6, żebym nie miał koń bije G6. Chociaż i tak komputer mówi, że mam jednak, bo hetman G5, król bije E6, hetman D5, król E7 i hetman bije B7 i że tutaj jest wieczny szach. Niesamowite. Niesamowite. Cały czas jest ten sam motyw, że po króle F6 jest E5. Cały czas to sama przekąta działa. I tutaj byśmy pewnie partię zakończyli wiecznym szachem, jeżeli bym to wszystko widział. Ja niestety nie znalazłem. Policzyłem wieżę F1 i byłem mega dumny z siebie, że tutaj wygrywam. Trochę naiwnie szczerze wam powiem, bo skoczek D5, król F8, skoczek E3. W tym momencie zdałem sobie sprawę, że nie wszystko jest takie proste, że po skoczek E3 rywal nie musi odejść hetmanem, tak jak to myślałem na początku. Wcale nie trzeba zagrać hetman G5, na co nawet mogę zagrać w ten sposób i mam dużą przewagę, ponieważ mam chyba dwa piony i skoczka za wieżę. Taka redakcja, wydaje mi się, że to będzie końcówka do jednej bramki dla mnie. Zupełnie przeoczyłem brylliant oczywiście move ze strony rywala, skoczek bije C2. Skoczek bije C2, moi drodzy, było brilliant zagraniem. Liczyłem dużo ruchów, ale nie mogłem znaleźć jakiegoś wspólnego konsensusu. Zbiłem na C2. Zbiłem na C2, moi drodzy, powinienem według komputera zagrać król E2. Niesamowite. Gdzie po goniec E3 bije E3, hetman, goniec, wieża. Pewnie rywal zbije. Bicie F6. I to jest najlepsza redakcja, na jaką mogłem tylko pójść, po wieża C8 gram król D3. No i wygląda na to, że chyba powinienem to ustać. Natomiast ja zbiłem na C2, goniec E3 i zagrałem hetman E2. Przechodząc do bardzo podobnej końcówki, tylko że ten pionek stoi na F2, nie na E3 i to chyba mnie nie faworyzuje. Ale dobra, no tutaj komputerek mówił, że mam przegraną. Pewnie tak, ale jeszcze walczę. Zagrałem A4, ponieważ idea polega na tym, że rywal chce zagrać wieżę C8. No i jak wymienię jedną wieżę, to już mam przegraną. Dlatego zagrałem A4, żeby po wieży C8 zagrać skoczkiem na C4 i nie groziło B5. To była cała idea. Rywal zagrał wieżę HD8, co wydawało mi się, że pomaga mi bardziej niż przeszkadza, bo i tak chcę tu zagrać królem. Rywal zagrał F5, bardzo dobry ruch. Nie chcę tego pionka bić, bo rywal podejdzie sobie i go odbije. Ja zagrałem F3. Miałem mieszane uczucia co do tego ruchu, ale po wieży C6 udało mi się zagrać genialne zagranie H4. Bo idea polega na tym, że chcę zagrać wieżą na G1, ale rywal gra wieża G6. Nie chcę bić, tak jak mówiłem, a po odejściu gdziekolwiek wieżą, rywal gra wieża H6. I nie mam co zrobić z tym pionkiem. Dlatego zagrałem H4, żeby zawsze, nawet gdy rywal go zaatakuje, to żebym mógł jakoś skontratakować. To była moja idea. Albo nawet skoczek E3, co miałem zaplanowane, żeby bić nie można, bo tutaj takie są dymy. I tu powiem wam szczerze, że zacząłem być optymistą, bo zagrałem H5, żeby pole G6 odebrać i przygotować wieżę na G1. Rywal wieża H6, ja wieża G1, król F6. I to mi się wydawało turbo głupie, bo przecież mogę zagrać E5. I po króle F7 mogę zagrać D4 z planem D5. Rywal gra król F6, mówię, co się dzieje, biorę pionka, aktywizuję się. I tu po wieża bije H5, miałem bardzo duży dylemat. Bo oczywiście wiedziałem, że mogę zbić na B7, ale czułem w kościach, że posunięcie D4 to jest ruch, który ma więcej jadu w sobie. I poszedłbym na to, gdyby nie to, że nie zauważyłem tej całej idei rywala, która stała po biciu na B7, bo ja po prostu sobie tak zadałem pytanie, co mi grozi po biciu pionka? I nie mogłem znaleźć na to odpowiedzi. Rywal oczywiście mi pomógł ją znaleźć, ponieważ poszło w partii,
Tu po D4 rywal pewnie jakiś wieża H2 musi zagrać. Król D3, wieża F2, król E3 i pewnie nawet w jakiś taki sposób byśmy zremisowali tę partię. Chociaż kto wie, czy tutaj skoczkiem na D6 nie mogę zagrać i naprawdę to wygląda groźnie. Nawet nie wiem, czy nie mógłbym zacząć walczyć o coś więcej niż remis. Ale dobra, już nastąpiło wieża B7 niestety. No ubolewam nad tym D4, powiem wam szczerze, bo rozumiem, jakbym tego nie liczył, ale ja naprawdę chciałem to zagrać i czułem, że intuicja mi dobrze podpowiada, ale po prostu wziąłem pionka i tutaj dostałem wieża H2, król E3, F4, król D4, wieża D8. Pewnie skoczkiem D6 powinienem zagrać, ale tu wieża H5 mi się nie podobało. I na wieża B5, wieża G5. I bałem się, że po prostu rywal idzie pionkiem, zupełnie zapominając, że jest taki ruch. Ale po A6 też muszę wiedzieć, że mam skoczek B7, bo po wieża D5, no nie wiem, dziwnie to wygląda. Wieża, król broniony, wieża G1, jakieś takie chocki, klocki, wieża A5. No nie wiem, dziwnie to wszystko wyglądało. To nie było oczywiste. Zagrałem król C5, co było słabe, bo zapomniałem, że rywal nie musi bić od razu pionka na jedno tempo. Tu mi się bardzo podobała pozycja, bo gram wieża F6, król G5 i jadę pionem. Jadę pionem, wieża F1, gram A6. Wieża A1, B4 i jadymy durś. Ale rywal gra wieża D5. I teraz bije. I ten król jest gorzej ustawiony. Zbiłem na A7, wieża F3, wieża A6, król, pion. Ciach, wieża. Jestem naprawdę. Czułem, że jeszcze jest ok. Że tylko tutaj nie mogłem się doliczyć niczego. Nie mogłem się doliczyć. Zagrałem A6, rywal wieża A1. Król B5, to już było takie szejki, moi drodzy. Wieża E2. Nie wiedziałem, jak to poukładać. Miałem mało czasu już. Aj, boli mnie serce, bo tutaj już dałem, wiecie, pionek F kontra pionek A, dwie wieże, skoczek, wiecie, mizerna figura. Tu już emocje zaczęły mnie targać. Wieża F8, król G4, wieża G8. F3 wziąłem. To mi się podobało wszystko. Szczerze powiedziawszy, muszę wam się przyznać, zapomniałem po prostu, że rywal ma pole E1. Ja stwierdziłem, że zagram tu F2, no i zawsze jak król wyjdzie, to go szachuje z powrotem i jest dobrze. Ja zupełnie na śmierć zapomniałem, że król może wyjść tą stroną. Ale zagrałem A7, F2 i wydaje mi się, że tutaj, moi drodzy, dalej wiedziałem, jak zremisować tę partię, ale wybrałem inną ścieżkę. Miałem zagrać B4. Miałem zagrać B4, na króle 1 zagrać wieża F7. Jak dorabia hetmana, to bije. I gram król. Nawet gram konia A5. Wieża E5, król B6. Wieża E8, król B7. I to jest remis, moi drodzy. Ciach. 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 I to jest remis, moi drodzy. Okej, rywal może zagrać jeszcze wieża. Czekajcie, jak to było? Liczyłem wieża E4, wieża F7, król E2. Ale tu jest ten sam motyw. Ciach, skoczek A5. Ja to, najgorsze jest to, że ja to miałem przed oczami gdzieś taką pozycję. Ale jakoś w tym gąszczu wariantów nie mogłem się połapać. Zagrałem królem na B6. Król E1, wieża F7, wieża C2. I to jest ruch, który mnie bardzo boli. To jest moment, w którym bardzo mnie boli pozycja. Mam 3 minuty na zegarze. Mam dużo tych pionów, one są mocno zaawansowane. Szkoda, że nie znalazłem takiego, moi drodzy, ruchu. Wieża F8. Idea polega na tym, że po wieża A7, król A7, wieża C4. Ja mam chyba bicie na F2. Nie bicie na F2, tylko mam po prostu król B6. Bicie. I tu chyba mam E6. Ciach, B4, bije, król C7 i to jest po wieża E5, król C6 remis. Ja zagrałem B3, po czym wydawało mi się, że już przegrywam. Zupełnie na śmierć zapomniałem, że po prostu tutaj łapię w ten sposób hetmana. I teraz też gram ten sam motyw. Dużo przeoczeń, za dużo przeoczeń. Wieża A2. Zagrałem E6, wieża A6 i tu jeszcze w tym momencie nadzieja się we mnie zapaliła. Bo zdaję sobie sprawę, że mogę zagrać B4 z planem skoczek A5. Groźne. Jak F1, to stwierdziłem, że bije, skoczek A5 i niestety teraz to już nie jest ta sama pozycja.
Rywal zagrał wieżą na A6. Ja już miałem tu minutę dosłownie. Nie mogłem się połapać, co tu się dzieje. Komputer cały czas to broni. Mówi, że to jest równa. Bardzo mnie boli to, że nie zagrałem tutaj najlepiej. Bardzo mnie boli dużo rzeczy w tej partii. Naprawdę boli mnie ta partia ostro, bo naprawdę dużo się stało, żebym tej partii nie wygrał. Zaczynając od tego króla na E7 zamiast na F8, gdzie miałem wszystko rozpracowane. Przez te wahania, gdzie zawsze wybierałem sobie pod górkę rzeczy. Do momentu, gdzie widziałem remis na stole, a zagrałem inaczej. Za dużo tego było, moi drodzy, za dużo. Za dużo po prostu takiego... Ja rozumiem, jakbym tego nie widział, ale ja to widziałem, a coś mi cały czas odciągało od tego dobrego zagrania. Skoczek E3 tu było najlepsze. Idea polega na tym, że po król E2 gram skoczek F5 i po F1 mam skoczek G3. No albo skoczek D4, też nie widziałem tego jeszcze. Król D3, skoczek G3 i tutaj remisujemy partię. Po król D4, wieża F5. Wieża F... Oj, nie, bo tu na mat dostanę. Ale mam wieża F4. W ogóle takie rzeczy jeszcze tutaj komputer pokazuje. Nie, tu jazdy są niezłe akurat. Ciach, ciach, ciach. Ja zagrałem, moi drodzy, skoczek E5 i to nie wygrywa, bo nie mogę zbić na F2 wieżą, bo tracę skoczka, co poszło w partii. Nie mogę zbić tak, bo jest wieża F7. Jakby wieża stała na D6, to skoczek E4, skoczek D6, no ale niestety. Niestety nie stała. No i w ten sposób tak naprawdę partię przegrałem. Rywal zdobył pionka i tu się poddałem, także naprawdę czuję duży ból w sercu, jak wróciłem do tej partii. Szczerze powiedziawszy, to był główny powód, dla którego chyba nie kontynuowałem nagrywek, bo po prostu nie chciałem wracać do tej partii. Teraz już, kiedy minął tydzień, od kiedy ją zagrałem, dalej czuję ten ból w sobie. A co dopiero wtedy, jak zobaczyłem, ile rzeczy po prostu przeoczyłem. No i się posypało, bo moi drodzy, mogło być zwycięstwo w miniaturce. Pół punkta przewagi nad drugim miejscem, przewaga punkta nad resztą stawki. Z świetnym Buchholcem zostaje w top 3. Rośnie ranking. A tak. Naprawdę bardzo duży ból. Bardzo duży ból. Nie do opisania wręcz. Z takiej perspektywy szachowej, ok, jako człowiek to nic nie zmienia. Wrócę, zjem kolację, pójdę spać, piernę, poczytam książkę i jest dobrze, ale nie o to w życiu chodzi, tylko żeby piernąć i czytać książkę, tylko żeby właśnie robić to, co wydaje nam się, że jesteśmy w tym dobrze i tutaj muszę przyznać, że się zawiodłem trochę na sobie, także mam nadzieję, że następna partia pokaże wam, że potrafię jeszcze grać w szachy. Nic nie mogę wam w tym momencie obiecać, ale mogę wam powiedzieć, że żyję, że nic sobie nie zrobiłem, żadnej krzywdy. Cały czas walczę, jestem z wami, jestem sobą, jestem szparomenem, także trzymajcie się, do następnego, cześć i czołem, bajo!